Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale, mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Dziś przychodzę do Was z totalnie innym filmem niż te, które widzieliście do tej pory na moim kanale, dlatego że przychodzę do Was z niespodzianką i mam naprawdę cichą nadzieję, że będzie to dla Was niespodzianka, a jednocześnie ogromna również motywacja dla mnie, ale o tym za chwilę. Pomysł na tą niespodziankę zrodził się już naprawdę bardzo dawno, bo jeszcze w starym roku, początkiem nowego roku, ale niestety nie wyszło, dlatego że ja cierpię na wieczny brak czasu, no i pomyślałam sobie, że teraz w maju jak nie kiedy muszę po prostu przyjść do Was z tą niespodzianką i mam nadzieję, że nie będzie to jednorazowa niespodzianka, a już zostanie z nami na dłużej, a może już na zawsze. No zobaczymy. To tak naprawdę zależy od Was, jak i również ode mnie. Myślę, że przede wszystkim ode mnie, a później od Was. Jaka jest to niespodzianka? Nie będę już Was dłużej trzymać w niepewności. Moi drodzy, chciałabym Was co miesiąc, przede wszystkim jedną, najbardziej aktywną osobę nagradzać kosmetyczną niespodzianką, taką paczką niespodzianką. Oczywiście, jeśli aktywnych będzie nieco więcej, to może od czasu do czasu nagrodzę dwie albo trzy osoby. I jednocześnie chciałabym Was z tego miejsca gorąco zaprosić również na mój Instagram, gdzie mnie tam naprawdę bardzo mało jest, ale z racji tego, że mam Wam do rozdania naprawdę mnóstwo kosmetyków, to chciałabym Wam również te kosmetyki podarować za aktywność na moim Instagramie, gdzie będę też wybierać jedną osobę. Jeśli tych osób będzie więcej aktywnych, no to będę robiła jakieś wyróżnienie. Także też bardzo gorąco Was zachęcam. Od razu chciałabym powiedzieć, że filmik absolutnie nie jest sponsorowany. Wszystkie rzeczy, które pojawią się w tych paczkach, niespodziankach i które po części Wam za chwilę pokażę, kupiłam osobiście, dostałam też od osób, które wpadły na pomysł, żeby podarować mi jakąś większą ilość kosmetyków, abym mogła Wam je podarować. Także, moi drodzy, no mam nadzieję, że się cieszycie. Dzisiaj chciałabym też nagrodzić 5 osób, wyróżnić 5 osób, które są ze mną od naprawdę bardzo dawna, nie od pół roku, nie od roku, a od kilku lat. Osoby, które najczęściej zostawiają pod moimi filmami komentarze, często też piszą do mnie w wiadomościach prywatnych i pozwolę sobie przeczytać imiona tych 5 dziewczyn, nie czytając ich nazwisk, natomiast pełne nazwy znajdziecie w opisie i te wszystkie dziewczyny proszę o kontakt, Wam prześlę drobne kosmetyczne upominki. Jest to na pewno Ola B, Asia S, Agnieszka K, Ewelina G i Monika A. Dziewczyny, czekam na Wasze adresy, a Was wszystkich bardzo, bardzo gorąco zachęcam do aktywności tutaj na moim kanale, również zapraszam Was na mój Instagram. Powiem Wam szczerze, że generalnie życzyłabym sobie, żeby liczba subskrybentów była adekwatna do liczby wyświetleń, ale nie do końca chyba mam na to wpływ. Nie wiem, czy nagrywam takie filmy, które chcielibyście oglądać, bo nieraz jak nawet Was pytam o te treści, które chcielibyście oglądać i później je nagrywam, to tak nie do końca je oglądać. Nie wiem, czy macie też subskrypcję mojego kanału, bo z tego, co widzę w statystykach, większość osób, które mnie ogląda, jednak tej subskrypcji nie posiada, więc bardzo, bardzo gorąco Was zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, do lajkowania, do dyskusji, do zadawania pytań, do Q&A, które chciałabym Wam w końcu nagrać. Może jakiś makijaż, podczas którego będę Wam odpowiadać też na pytania. Możecie też pisać swoje założenia na mój temat, które zbiorę i nagram jeden taki filmik, którego też nigdy dla Was nie nagrałam. No naprawdę takich filmów, które krążą w internecie, jest mnóstwo, o których ja jeszcze nie nagrywałam, a które naprawdę chciałabym też dla Was nagrać. Często też pojawiają się z Waszej strony jakieś pytania, ale to są takie, wiecie, pojedyncze pytania, więc jakby na jeden filmik to trochę za mało. I teraz, moi drodzy, pokażę Wam część tych kosmetyków, które pojawi się w tych paczkach, niespodziankach, które będę dla Was wysyłać co miesiąc. I uwaga, w okresie wakacyjnym zorganizuję nieco większe rozdanie. Ta paczka niespodzianka będzie nieco większa, ale osób, które nagrodzę, też będzie trochę więcej, dlatego też bądźcie ze mną przez cały czas i bądźcie czujni na te właśnie rozdania, które będę dla Was w międzyczasie przygotowywać, bo oczywiście aktywność to jedno, a takie niespodzianki w postaci właśnie rozdań, które będą od czasu do czasu pojawiały się tutaj na YouTubie, ale częściej na Instagramie, no to musicie być ze mną również i tam, także bardzo gorąco jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia po sobie śladu również u mnie tam na profilu na Instagramie.
A co do torby z kosmetykami, to ona jest ogromna, możecie zobaczyć. Torba Sinseya. Sinsey nie jest tutaj absolutnie sponsorem tego filmu. Torba taka a la ruska, tak się powinno powiedzieć. Wiecie, o co chodzi, teraz ją postawię sobie tutaj na toaletce. Zatrzęsiecie mi się tutaj na pewno na statywie. Pokażę wam dosłownie kilka kosmetyków, które też często się powtarzają i też będą trafiać do osób przeze mnie wyróżnionych. Jest to na przykład regenerująca mgiełka olejkowa do ciała z marki Soraya, balsam z marki Eveline, krem taki wielofunkcyjny marka AA, płyn micelarny również marka AA, oczyszczająca woda micelarna Faceboom, krem do rąk marka Yoop, kolejny balsam marka The Body Shop, kosmetyki marki EOS, Fluff, Garnier czy Ziaja. Tych kosmetyków jest tutaj naprawdę bardzo dużo, są one w większości zdublowane, także myślę, że dla każdej z was będę starała się przygotować jakąś fajną taką właśnie kosmetyczną niespodziankę, ale oprócz pielęgnacji mam również kolorówkę. Wśród kosmetyków kolorowych, które dla was przygotowałam, a które mam tutaj w tej torebce, są między innymi pędzle do makijażu, palety marki Catrice, bazy pod makijaż marka Delia i Ingrid, marka Golden Rose i konturówka i błyszczyk, pudry do twarzy marka Ingrid i Delia, róż marki Bourjois, paletka cieni marka Eveline, kolejna paletka marki Pierre René, Belle, czy też tusze do rzęs marki Eveline. Tych kosmetyków oczywiście jest nieco więcej, ale chciałabym wam powiedzieć, że w najbliższym czasie planuję dla was niespodziankę, w której do wygrania będą dwie palety pewnej marki kosmetycznej. Dlatego też oprócz tej aktywności pod moimi filmami zachęcam was, żebyście ze mną byli na co dzień, zarówno tutaj, jak i na Instagramie, dlatego że będą pojawiać się takie szybkie rozdania z drobnymi upominkami również właśnie, które będzie można w tych rozdaniach wygrać i między innymi będzie również to taki zestaw pędzli z gąbką do makijażu i z taką właśnie myjką do mycia pędzli, dlatego też bardzo, bardzo gorąco zachęcam was do tej aktywności zarówno tutaj na YouTubie, jak i na moim profilu na Instagramie. I jeszcze raz na koniec przypomnę Ola B, Asia S, Agnieszka K, Ewelina G i Monika A. Czekam na wasze adresy, żebym mogła wam wysłać drobne upominki kosmetyczne, a wszystkie inne osoby bardzo, bardzo gorąco zachęcam do aktywności, abym mogła za miesiąc wybrać jedną osobę tutaj, jak i na Instagramie, którą nagrodzę kolejnymi kosmetykami. Bardzo, bardzo gorąco jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za to, że ze mną jesteście tutaj na tym kanale i poniekąd też motywujecie mnie każdego dnia swoimi przede wszystkim często prywatnymi wiadomościami do tego, żebym nagrywała i była tutaj z wami. Za każde dobre, miłe słowo wam bardzo serdecznie dziękuję. Także kochani, będę się z wami już powoli żegnać. Mam nadzieję, że mile spędziliście ze mną tych kilka minut. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że wasza majówka wygląda nieco lepiej niż u mnie. Jak teraz patrzę za oknem, to jest szaro, buro i ponuro i aż strach pomyśleć, jak będzie to wyglądało w dniu jutrzejszym. Mam nadzieję, że nieco lepiej. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Buziaki, pa!